Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie wszystkich witam na dzisiejszej sesji. Dziękuję wszystkim za przybycie i otwieram 27. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Na wstępie witam gospodarza powiatu, starostę Mariusza Filipiuka. Witam wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Witam członków zarządu Tadeusza Łazowskiego i Mateusza Majewskiego. Witam wiceprzewodniczącego Rady Daniela Dragana. Serdecznie witam koleżanki, koleżankę i kolegów radnych na dzisiejszej sesji. Na naszą sesję przybył dzisiaj sekretarz powiatu Sławomir Sosnowski, marszałek województwa. Witam panią Elwirę Charewicz, skarbnika powiatu. Serdecznie witam pana Edwarda Tymoszyńskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Witam pracowników starostwa, dyrektorów, kierowników, obsługę naszego informatyka. Serdecznie witam pana Adama Olszewskiego, przedstawiciela OPZZ i OR, zarząd krajowy, i panią Agatę Żmudzińską, również OPZZ i OR. Naszą sesję będą dzisiaj transmitowały Radio Biper, które serdecznie witam. Są również dziennikarze Katolickiego Radia Podlasia oraz Radio Lublin, których serdecznie witam. Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo wasze, wszystkich pracowników, nasze tutaj prezydium, przed zwołaniem sesji Rady Powiatu przeprowadziłem konsultację telefoniczną dwukrotną z powiatowym inspektorem sanitarnym w Białej Podlaskiej, panem Marcinem Nowikiem, ażeby uniknąć jakichkolwiek dyskusji i podważania tego, że sesja zwołana jest dzisiaj w trybie stacjonarnym. Oczywiście mamy sprzęt, mamy możliwości i pewnie kolejne sesje będą zwoływane w trybie zdalnym. Tryb zdalny to oznacza, że część osób, część radnych, które będą chciały brać udział w sesji, będą mogły być na sali, a część osób po prostu będzie korzystała z elektronicznych nośników, będąc u siebie w domach, w biurach, czy tam gdziekolwiek indziej. Mając wątpliwości z tym względzie, co się dzieje w kraju, w tym tygodniu również rozmawiałem z panem inspektorem powiatowym, który absolutnie nie miał nic przeciwko temu, żeby nasza sesja odbyła się dzisiaj w trybie stacjonarnym, chociaż oczywiście dopytywałem, za co panu inspektorowi bardzo serdecznie dziękuję, za tą ciągłą konsultację, za to, że jesteśmy, jak to się mówi, na linii. Powiedział coś więcej, powiedział, że nasze sesje Rady Powiatu odbywają się modelowo. Radni są rozsadzeni tak daleko od siebie, że jest to przykład dla wszystkich innych rad, gmin, miast, miasteczek. Radni są wyposażeni w maseczki i proszę, żeby wszyscy mieli założone, również radny Arkadiusz Maksymiuk, nawet podczas posiedzenia. Proszę, Arku, załóż maseczkę. Bezwzględnie, bo będzie przerwana sesja. Tak mam umówione z panem Nowikiem, że przestrzegamy zasad. Macie również spryskiwacze do rąk, które również należy używać. Jest jedna wielka prośba, żebyście państwo zachowali między sobą odległości. Podchodząc do mikrofonu, prośba jest o to, żeby nie dotykać mikrofonu. Jest to jeden z elementów transmisji ewentualnie koronawirusa, więc proszę ewentualnie poprawić króciutko, żeby było wyżej, niżej, ale proszę go nie brać do ręki i wszyscy podchodzimy pojedynczo. Także tyle informacji. I życzę wszystkim oczywiście zdrowia. Szanowni Państwo, proszę teraz o potwierdzenie swojego udziału w sesji, o potwierdzenie kworum. Czy system już działał, jak ja o to mówiłem, czy trzeba?
bo z listy obecności wynika zupełnie coś innego, jest 17 radnych. Jest. Pani Elżbieta już jest radna i jeszcze jednej osoby brakuje, bo z listy wynika, że jest 17 radnych bierze udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję. Na podstawie listy obecności, jak również potwierdzenia elektronicznego, stwierdzam, że w sesji uczestniczy 17 radnych, w związku z tym sesja jest prawomocna. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Przed rozpoczęciem sesji, w terminie, który wszystkich nas zobowiązuje do tego, żeby przekazać wam informacje, dostaliście państwo radni proponowany porządek obrad. Czy są propozycje zmian do porządku obrad? Proszę, starosta Mariusz Filipiuk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Zarządu Powiatu proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2020 rok, druk numer 200. Kolejny projekt zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bialskiego na lata 2020-2026, druk numer 201. I kolejny, trzeci projekt apelu Rady Powiatu Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 roku wyrażającego sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, druk numer 202. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panu staroście, chcę tylko powiedzieć, że obowiązują nas nośniki elektroniczne. Trzeba było po prostu odhaczyć, że bierzemy głos w dyskusji. Ja nieopatrznie, nie patrząc w monitor, nie widziałem całej sali, tylko starosta. Proszę głos w dyskusji radny Marian Tomkowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, miałem nie zabierać głosu na temat sesja zdalna czy niezdalna. Natomiast proszę o wyegzekwowanie faktu, żeby wszyscy byli w maskach. Jeśli nie, proszę o przerwanie sesji. Dziękuję. Proszę, żeby z nas nie robiono nie powiem czego. Oczywiście prosiłem. Proszę się zgłosić. Proszę, udzielę głosu. Radny Arkadiusz Maksymiak. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chcę państwa poinformować, że nie noszę maski ze względów i zdrowotnych, i ze względów innych, o których nie muszę informować. Jeżeli wsłuchacie się w mój oddech, powinien on wam coś mówić. Natomiast niestety, ale muszę z przykrością odmówić noszenia maski. Jeżeli to wyklucza mnie z udziału w dalszej części sesji, to z przykrością opuszczę sesję, ale niestety jestem w takim stanie i zdrowia, i kondycji, i swoich własnych uwarunkowań, że po prostu maski nie noszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W związku z powyższym opuszczam sesję. Dziękuję. Chciałem to właśnie stwierdzić, żeby kolega sam się nie wykluczył. Przepisy obowiązujące są takie, jakie są. Jeżeli są przeciwwskazania zdrowotne, wystarczy przynieść zaświadczenie według rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli się tam dobrze cytuje, czy ustawy już teraz nawet. I wtedy może kolega brać udział. Bezpieczeństwo nas wszystkich jest ponad wszystko. Nie ma kolega żadnych dokumentów przedstawiających zaświadczenia o... Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś propozycje do porządku obrad?
Nie ma zgłoszeń. Szanowni Państwo, proszę kworum zmniejszyć, jest nas teraz mniej. Przegłosujemy poszczególne propozycje uchwał, które w imieniu zarządu zgłosił starosta Mariusz Filipiuk. Czy chcemy dzisiaj nad tymi uchwałami dyskutować i podejmować? Czy jesteśmy gotowi? Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku uchwały zgodnie z drukiem 200? Proszę o podniesienie ręki i wcięcie przycisku. Był tutaj problem z Tadeuszem Łazowskim, już jest dobrze wszystko? Dobrze, dziękuję. Stwierdzam, że za wprowadzeniem uchwały 16 głosów przeciw, 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że będziemy nad uchwałą zgodnie z drukiem 200 procedować. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały zgodnie z drukiem 201. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały zgodnie z drukiem 201? Proszę o przyciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za wprowadzeniem projektu uchwały głosowało 16 radnych, nikt się nie wstrzymał, nie było głosów przeciwu. Stwierdzam, że będziemy procedować nad tą uchwałą zgodnie z drukiem 201. I przechodzimy nad trzecią propozycją. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały zgodnie z drukiem 202? Proszę o podniesienie ręki, przyjęcie przycisku. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za wprowadzeniem projektu uchwały głosowało 16 radnych, nikt się nie wstrzymał, więc będziemy procedować nad projektem uchwały. Szanowni Państwo, w związku z tym, że poprzez wprowadzenie trzech projektów uchwał zmieni nam się porządek obrad, myślę, że nie ma konieczności czytania całości porządku obrad, chyba że ktoś z Państwa sobie zażyczy. Nie widzę. Chciałbym tylko poinformować, że proponuję, aby te projekty uchwał umieścić w punkcie 6. I tak, punkt 6a bez zmian, punkt 6b bez zmian, punkt 6c bez zmian. Natomiast w punkcie 6d projekt uchwały zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok, druk numer 200. W punkcie 6e projekt uchwały zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2002-2026, druk numer 201. I punkt 6f projekt uchwały apelu Rady Powiatów Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 roku wyrażającego sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, druk numer 202. Punkt 7, 8, 9 i 10 pozostają również bez zmian. Przechodzimy więc do przegłosowania całego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Brak jednego głosu. Jaszczuk Łukasz. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty większością głosów. 15 głosów za, 0, wstrzymać 0, brak głosu. Dziękuję. Zamykam punkt 3, otwieram punkt 4. Przyjęcie protokołu 26 sesji Rady Powiatu. Czy są pytania lub uwagi do protokołu 26 sesji Rady Powiatu? Nie widzę, w związku z brakiem pytań stwierdzam, że protokół 26 sesji został przyjęty. Zamykam punkt 4, otwieram punkt 5. Informacja zarządu za pierwsze półrocze 2020 roku. 5a. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu.
Proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 5b. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Nie widzę chętnych do zabrania głosu w tym punkcie. Przechodzimy do punktu 5c o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych osób prawnych. Proszę, otwieram dyskusję. Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z tym, że chciałem jeszcze poinformować Wysoką Radę, iż informacja została rozpatrzona przez wszystkie komisje stałe Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. W związku z brakiem pytań, w związku z brakiem zdań odrębnych stwierdzam, że Rada Powiatu w Białej Podlaskiej informację rozpatrzyła i przyjęła do wiadomości. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Rozpatrzenie projektów uchwał. Teraz to ja się już pogubiłem. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach. 6a. Ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu bialskiego i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Druk nr 197. Uciekło mi, nie chce mi się zalogować. Ja osobiście. Chciałbym poinformować Wysoką Radę w tym punkcie, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poczekajmy chwilkę. Za pomoc techniczną. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały zgodnie z drukiem 197. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 197? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 16 osób, 0 sprzeciw, 0 wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6b. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie bialskim, druk nr 198. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 197-8? Proszę o podniesienie ręki, przyjęcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów lub jednogłośnie pod nieobecność jednego z radnych. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6c. Zmiany uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej nr 18/115/219 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego o przewozach autobusowych użyteczności publicznej w 2020 roku, druk nr 199, przepraszam, tak. I informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie byłbym sobą, gdybym nie zabrał głosu w tym punkcie. Poinformowałem już i na komisji, że projekt tej uchwały nie leży mi na sercu, ani moim sumieniu, więc osobiście wybaczcie ci, którzy potrzebują pomocy z tego źródła. Będę głosował przeciw, gdyż już swoje argumenty dwukrotnie na wcześniejszych sesjach wyrażałem, a dzisiaj, szanując czas i okoliczności, nie będę już wygłaszał swoich oświadczeń. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 199? Proszę o podniesienie ręki, przyjęcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za uchwałą głosowało 15 osób, przeciw 1, wstrzymuje się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 6d. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2020 rok, druk nr 200. W tym miejscu chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 200? Proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6e. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026, druk nr 201. Chciałbym również poinformować Wysoką Radę i obecnych gości, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 201? Proszę o podniesienie ręki, przyjęcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6e. Projekt uchwały apelu Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 roku wyrażającego sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz innych ustaw, druk nr 202. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Opinia była wyrażona jednogłośnie. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę o głos, prosi członek zarządu krajowego OPZZ i OR, pan Adam Olszewski. Prosimy do mikrofonu. Tak, bo później to po prostu dotyczy tego, no każdy może tego punktu, bo później to będzie pan tu, o ile wiem, przyszedł w tej sprawie. Proszę nie dotykać mikrofonu. Powinien być włączony. Nie ma głosu, to zaraz nas pan informatyk. Nie działa. Raz, dwa, trzy.
Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Nie rozumiem tu jakiejś aluzji, żebym nie miał wypowiedzi w tym temacie. Przypominam, że środowiska rolniczego, ściśle związanego z konkretną sytuacją, procedowaną i w Sejmie, która dotyczy wszystkich rodzin rolniczych tutaj w naszym powiecie. Te słowo dziękuję oczywiście może koliduje z tym, co się dzieje w nocy na ulicach, ale ta forma grzecznościowa przez nasze środowisko jest tutaj no, podkreślana. Proszę Państwa, Szanowni Radni, może odniosę się generalnie do tej sytuacji, co się teraz dzieje. Dlaczego? No chociażby dlatego, że jak przesłuchiwałem ostatnie sesje Rady Powiatu, mam wątpliwości, czy jest właściwe zrozumienie rolniczej determinacji, bo słyszałem tutaj z ust radnych, chociażby radnego Byliny, że tym się nikt nie interesuje. Także proszę. Ja bym tylko prosił pana przewodniczącego, żeby nie używać ad persona osób, które są nieobecne na sali, nie znam pewnych bo formalności. Nie mogą się obronić i po prostu. Aha, przepraszam. W tej tylko kwestii, bo można. Absolutnie nikt tu nie zabrania, a na pewno nie ja, ale nie ma kolegi radnego, wiceprzewodniczącego rady i nie mógł się odnieść do tego. Rozumiem, ale to stwierdzam takie fakty, które są nagrane. Okay, dziękuję. To oczywiście no, jest dla nas przykro z tego powodu, że taka sytuacja jest na marginesie ukazywana, a w zasadzie zakłamana, że to nas rolników nie dotyczy. Akurat rzeczywistość się okazuje inna. My byliśmy zmuszeni, bo po prostu nie było tej strony konsultacyjnej na żadnych czy forach, czy w Sejmie, czy chociażby no, w innych formach nie byliśmy, nie mieliśmy możliwości wypowiedzenia się w tym temacie. Chociażby minister konstytucyjny rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości też nie był tutaj poinformowany, nie miał możliwości zajęcia stanowiska w tej ustawie. Także proszę się nie dziwmy, że rolnicy tak w sposób determinowany i zorganizowany zachowaniem środków sanitarnych przedstawili swoje tutaj racje. Proszę Państwa, Szanowni Radni, ja myślę, że to zrozumienie środowiska rolniczego jest jak najbardziej, to jest oczywiste. Myślę, że też i posłów z racji chociażby tak odpowiedzialnych stanowisk, myślę, że jest też sposób świadomy, zrozumiały i okazywany sposób świadomy. I z tego powodu jesteśmy tutaj no, rozczarowani, delikatnie mówiąc. A jak to tak było też i wykrzykiwane w sposób no i oszukalny przez posłów z naszego terenu. No niestety muszę powiedzieć, panie przewodniczący, wymienić tych posłów, bo chociaż ich tutaj nie ma. Chodzi mi bardziej o radnych, bo radnych. To jest ten organ, gdzie radni są tu reprezentowani, a posłowie, no to jest pana sprawa. To. Rozumiem. W każdym razie to tylko nadmienię, że tragizm w głosowaniu wyszedł w tym temacie i dlatego mamy też te skutki. Aczkolwiek krótko tylko podziękuję dla pani Teresy, poseł Teresy Hałas i posłowi Jarosławowi Sachajko za zrozumienie, tak jak rolnicy tego oczekiwali, tego tematu. Natomiast już oczywiście odnosząc się tutaj do naszych konkretnych, do naszego powiatu bielskiego, to no cóż, cały czas apelujemy o ścisłą współpracę z samorządem. Jest ona świetnie zrozumiana przez starostę naszego bielskiego, przez też i grupę radnych, ale niestety w dalszym ciągu mamy duże oczekiwania, a może małe względem samorządu na szczeblu gminnym. Odniosę się ostatnio do prośby, jaka była wystosowana do naszych wójtów o poparcie, bo kiedy, jak nie właśnie w takich sytuacjach wyjątkowych, my rolnicy oczekujemy tego wsparcia. I to nie chodzi nawet o różne takie gesty przed wyborami, ale właśnie wtedy, kiedy my po prostu mamy potężny problem
i w sposób kulturalny go wyrażamy, podkreślam to. Także tu nie ma żadnych obaw, że ktoś, że jakiś autorytet będzie podważony, jakiegoś wójta. Także niestety, ale nie było, pomimo zaproszeń, wójta bądź przedstawiciela. Wójta z Białej Podlaskiej, akurat z Drelowa był i to jedyny wójt, proszę Państwa. To jest porażające, jedyny wójt. Nie było wójta na naszą prośbę z Janowa Podlaskiego, z Kodnia, z Konstantynowa, z Leśnej, Łomas, z Międzyrzeca nasz wójt był, aczkolwiek no, trochę przykro, że nie zaczekał do konferencji prasowej. Nie było wójta z Piszczacu, z Rokitna, z Rossosza, ze Sławatycz, z Sosnówki, z Terespola, Stucznej, Wisznic i Zalesia. Obecność niektórych oczywiście może usprawiedliwić się jakaś kwarantanna, o której, ale tak jak wspomniałem, proszę Państwa, przynajmniej jakiegoś przedstawiciela trzeba było wysłać. I o to się będziemy upominać coraz głośniej i donośniej. I też bym nawet zmobilizował poprzez to, że pamiętajcie, panowie wójtowie, że wybory chociaż odległe, ale o takich sytuacjach będziemy piętnować i przypominać. Natomiast no, na tą chwilę no, prosiłbym jednak o dalszą tą jakąś współpracę, bo może ktoś jeszcze się waha, zastanawia. Tak, żebym nalegał o określenie też swojego stanowiska na szczeblu gminnym względem tej procedowanej ustawy Piątki Kaczyńskiego. Przypomnę tylko, że ta ustawa w dalszym ciągu nie poszła, jak to się mówi, do kosza. Ona jest w chwili obecnej zawieszona. Także w każdej chwili może być dalej procedowana, dlatego ten głos samorządu jest dalej bardzo ważny. Głos, który jest taką pomocą dalszą. No my jako rolnicy niestety no mamy ograniczone teraz możliwości konsultacji społecznej, chociażby na drogach, bo szanujemy te wymogi sanitarne, także taka forma tu ze strony wójtów jest jak najbardziej potrzebna, szczególnie tutaj właśnie powiatu bielskiego, co z góry już dziękuję, że widzę w dobrym kierunku to idzie. I poza tym myślę, że takim pocieszającym też jest taką sytuacją, że starostwo w Łosicach widzę stanęło na wysokości zadania pod względem frekwencji wójtów, ponieważ tam no, co najmniej 50% wójtów była. Słuchajcie, czy ja rozumiem, że to jest środowisko, no, że Łosice jak najbardziej stoją tym rolnictwem, to jest oczywiste, ale czy u nas, co to jest, aglomeracja warszawska? Przecież my też tutaj mamy gospodarstwa rodzinne. Także apelowałbym tutaj o po prostu ścisłą współpracę i ja myślę, że się też będziemy indywidualnie z wójtami kontaktować w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję panu. O głos prosi pani Agata Żmudzińska, również przedstawiciel OPZZ R i OR. Proszę bardzo. Państwu dziękuję za udzielenie mi głosu. Jestem Agata Żmudzińska, pochodzę z terytorium wioski, od dziecka związana z małym gospodarstwem rolno-hodowlanym. Od paru lat zostałam w Polsce, myślałam, że będzie lepsza współpraca samorządów. Mieszkam w jednej z gmin tego powiatu. Niestety jest mi bardzo przykro, jest mi bardzo żal, że jednak samorząd nie działa z małymi gospodarstwami. Jest mi też niezmiernie przykro, myśląc, że większość tutaj, nawet osób, nie przeczytała tej ustawy, ze względu, że nikogo też nie było na protestach. Czy ktokolwiek zrozumiał tą ustawę, co nam grozi małym, dużym rolnikom oraz konsumentom? Czy ktoś zastanawiał się nad tą ustawą piątki? Bo naprawdę jest to duży minus gospodarstwa naszego i tym bardziej, że większość tu jest wybrana przez rolników. Jesteście naszymi przedstawicielami, a nikt po prostu nie zainteresował się tym problemem odgłębnie. Jeżeli uważacie, że nie macie czasu pełnić funkcji, którą wam powierzono, to może czas zrezygnować, bo to jest przykre. Naprawdę ja mam duży żal do samorządów, nie tylko wójtowych, radnych czy starostwa powiatowych,
Ludzie, ogarnijcie się, bo to jest ostatnia chwila naszej egzystencji, rolnika. Nie można powiedzieć, że to tylko dotyczy hodowcy, ale dotyczy też konsumenta. Dotyczy pana, który ma sklep, bo jeżeli nie będzie produktów, no to co on będzie sprzedawał? Mam żal o bardzo małą ingerencję w świadomość ludzi. O nieczytanie tej ustawy. Może coś czas najwyższy zrobić. Nie tylko zalajkować, tak lub nie. Ta ustawa zniszczy nasze rolnictwo, a rolnictwo to my i wy. Dzisiaj dotyka mnie jako hodowcę koni, jutro dotyka kogoś innego. A z czego żyjemy? Ten obszar żyje z rolnictwa. Dziękuję bardzo i proszę o rozważne przeczytanie ustawy. Dziękuję bardzo. O głos prosi radny Marek Surima. Proszę, udzielam głosu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, panowie starostowie. Ja tylko proszę o pozytywne głosowanie. Myślę, że wyrażeniem głosowania wczorajszego na komisji dało mi wiele optymizmu i radości, bo jednogłośnieśmy jako radni zagłosowali. Tu też apel do samorządu, tu mamy pana sekretarza z wojewódzkiego, radnego wojewódzkiego. Też bym prosił o to, aby podjąć ten temat na sesji wojewódzkiej, żebyście nas wsparli jako ten najwyższy samorząd w województwie. To głos później jakby, to proszę nam powiedzieć o tej sytuacji. I tak jak tu koleżanka rolniczka powiedziała, zarzucano mi nieraz te. No ja to przeżywam emocjonalnie, tego się nie da inaczej trochę tak jakby pokazać, ale ona ma rację. Z telefonów wynika nawet, że wielu dzwoni do mnie i mówi, co wy o tych futerkowców walczycie cały czas. Ludzi dużo nie rozumie, tych, co produkują bydło. Zresztą jeszcze raz tu chciałbym apelować, to myśmy tu w powiecie tych ludzi na te bydło przekształcali i dawali im szansę. Jesteśmy potężnie poobijani po ASF-ie i macie tego świadomość, co się dzieje na wsi, że dziś świnie trzeba hodować gdzieś tam w parstkach tak zwanych dawnych. I nie możemy nawet, do tego trzeba wrócić tematu też, jako tutaj radni będziemy apelować do rządzących, żeby wytworzyli jakiś sposób działania, że ci rolnicy, którzy chcą... Ja proszę o poprawienie maseczki, kolego Marku. Ci rolnicy, którzy chcą wyhodować sobie świnkę, mieli prawo do tego. I to oni konsekwencje niech poniosą, jeżeli im ta świnka zachoruje, ale żeby te prawo miało. Drodzy Państwo, przykro jest po prostu ze względu na to, że rozmawiamy tu o piątce, która jest całkowicie do odrzucenia. Tam nie ma nic, jednej rzeczy dobrej, którą można by było, bo ona się wiąże z konsekwencjami następnymi. A powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o rolnictwo, jest na tej ręce, bym nie zliczył w tej chwili, ile problemów do rozwiązania i jesteśmy gotowi siąść z ministrem o tych problemach mówić. I to są dużo... dużo naprawdę ważniejsze niż to, co chcą zrobić. Powiem tylko, że właśnie wchodzenie w takie jak dzisiaj sytuacje, to wszedł Jarosław Kaczyński. On niedawno z tymi lewakami głosował piątkę Kaczyńskiego. Dziś mu się odpłacają tutaj niektóre lewicowe, bo nie mówię tu o kobietach mądrych, ale lewicowe Viva i tak dalej. Dziś mu się odpłacają, wykrzykując po tym, będziesz wisiał, będziesz... Do czego doszło, drodzy Państwo? Jak się wiąże pewne idee i pewne nielogiczne sprawy z tym, żeby tych ludzi gdzieś tam mobilizować. I on zmobilizował dzisiaj właśnie. Nas przeciwko sobie i jeszcze dołączył te lewackie, gdzie oni wydzwaniali do mnie właśnie, żeby to rolnicy, czy rolnicy są za tym, powiedziałem, absolutnie, drodzy Państwo, no my jesteśmy konserwatywni w swoich poglądach, kochamy Polskę, broń Boże, odcinam się od tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o kościoły, ale też stanowczo mówię, że to nie jest sprawa partyjna i żeby ktokolwiek mówił tutaj, że to pisma bronić kościołów, bo wczoraj miałem telefon od wujka z Warszawy, który mówił, wyszedł z tej jakby no, z tego tłumu, czy jak, i okazało się, że nikt go nie chciał wpuścić do kościoła, bo okazało się, że on jest jakby wywodzący się z tych protestujących. Do tego mamy doprowadzić?
Kochani moi radni, znamy się od lat, mieszkamy tutaj. Bądźmy mądrzy swoją mądrością. Nie dajmy się to wszystko. To dochodzi do jakiegoś takiego absurdu już dla mnie nawet. Naprawdę już jak wyszło, to jeszcze dzisiaj i te hasła też, że rolnicy mają razem z lewakami pozbyć władzy. Jest to chore, po prostu. Zaczyna się wielka choroba i trzeba to opanować. I apelujmy o to, żeby ta cała piątka Kaczyńskiego została zdjęta z tej i odczekała. Bo ja nie mówię, ja jestem otwarty na rozmowy o tych rzeczach, o produkcji naszej, o zwierzętach, ale nie w tym czasie, nie w COVID-zie. I my jako radni powinniśmy podjąć jedną rzecz. W tym powiecie, że stoimy twardo za rolnikami i za ich problemami. I o to apeluję do wszystkich też samorządów, żeby takie uchwały podjęły, nie bały się, bo tu nie chodzi, ja nie uważam, że ktoś wam drogi nie przyzna za to, że będziecie podejmować decyzje. Myślę, że to strach wasz przed tym, że może jakieś wnioski nie przejdą i tak dalej, ale byłoby to wielko głupoto, jeżeli tak myślicie. Bądźcie za rolnikami i dziś myślę, że nasz powiat pokaże pełną determinację, że jest za rolnikiem powiatu Biała Podlaska. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 202? Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Powiatu i Starostę Białskiego wyników analizy oświadczeń o stanie majątkowym. Proszę panie starosto, jako pierwszy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zgodnie z artykułem 25c ustęp 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym przedstawiam informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. Przedmiotowa informacja dotyczy oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników starostwa wydających decyzje administracyjne z upoważnienia starosty, jak również pracowników jednostek organizacyjnych wydających decyzje administracyjne z upoważnienia starosty. Do złożenia staroście bialskiemu oświadczeń majątkowych za rok 2019 zobowiązanych było łącznie 66 osób. Wszystkie osoby zrealizowały swój obowiązek w terminie. Termin składania oświadczeń majątkowych za rok 2019 został przesunięty z 30 kwietnia 2020 roku na 31 maja 2020 roku na podstawie artykułu 31 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Podczas przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych, również poprzez porównanie z treścią poprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz kopii zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT, badaniu poddano wszystkie rubryki dokumentów co do spełnienia kryteriów staranności, rzetelności i kompletności. Analizując składane oświadczenia, nie stwierdzono nieprawidłowości. Drobne pomyłki i braki były na bieżąco poprawiane i uzupełniane. Spośród złożonych oświadczeń majątkowych 65 oświadczeń przekazano do Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej, a jedno oświadczenie zgodnie z właściwością miejscową
wysłane zostało do Urzędu Skarbowego w Łosicach. Do każdego przekazanego oświadczenia dołączono kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019 PIT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie starosto. Pozwolicie, szanowni państwo, że teraz przeczytam informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu lubelskiego za 2019 rok. Zgodnie z artykułem 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 920, przewodniczący rady dokonujący analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu przedkłada Radzie Powiatu informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Radni złożyli w tym roku oświadczenia majątkowe za 2019 rok w terminie do dnia 31 maja. Zgodnie z artykułem 31 ZZA ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, dołączając ponadto kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za 2019 rok. Radni złożyli oświadczenia w dwóch egzemplarzach na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku, załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 roku, pozycja 2020. Termin na złożenie oświadczeń został zachowany przez wszystkich radnych. Oświadczenia zostały wypełnione kompletnie i starannie. W składanych oświadczeniach nie stwierdziłem znaczących uchybień czy braków formalnych. Zgodnie z artykułem 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym po jednym egzemplarzu złożonych oświadczeń złożono w Urzędzie Skarbowym w Białej Podlaskiej. Naczelnik Urzędu Skarbowego jak dotąd nie przekazał analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu za 2019 rok. Zgodnie z artykułem 25d ustawy o samorządzie powiatowym wymóg jawności złożonych oświadczeń majątkowych radnych zapewni starosta bialski poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej starosta powiatowego w Białej Podlaskiej. Informuję również, że swoje oświadczenie majątkowe złożyłem do wojewody lubelskiego, który na podstawie artykułu 25d ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym przekazał jego kopię staroście w celu udostępnienia jawnych informacji w nim zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z tym, że ten punkt został wyczerpany przez starosty przewodniczącego, zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo, czy są pytania do sprawozdania starosty z pracy zarządu w okresie pomiędzy sesjami? To jest od 28 września 2020 do 29 października 2020. Nie widzę, stwierdzam, że sprawozdanie zostało rozpatrzone, przyjęte i nie ma nikt wątpliwości. Zamykam punkt 8, otwieram punkt 9, sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Proszę bardzo. Nie widzę, szanowni państwo, w związku z tym, że nie widzę, więc ja mam kilka informacji do przedstawienia. Do biura obsługi zarządu i Rady Powiatu wpłynęło pismo posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rada Hajdara w sprawie poparcia dla działań członków Młodej Lewicy mających na celu utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Bialskiego. Pismo w tej sprawie pan Riad Hajdar otrzymał. W skrócie można tylko tyle powiedzieć, że na tą chwilę nie ma przepisów, które pozwalają na tworzenie takich rad, a myślę, że szczególnie w tym okresie zagrożenia epidemicznego. Myślę, że takie sprawy, nawet dyskusja, czy w Sejmie, czy na Radzie Powiatu, można ją odsunąć na późniejsze terminy. Nie jest to sprawa na pewno, która
wniesie coś nowego do działań przeciwko sytuacji, jaka się dzieje w związku z epidemią COVID. Wpłynęło również pismo Transgazu do starosty Bielskiego w sprawie remontu drogi powiatowej 1135L. Wpłynęło również projekt uchwały Klubu Radnych Porozumienia Samorządowego do starosty Bielskiego, czyli do zarządu i do przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie procedowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat bialski. Z tego co wiem, zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował. Teraz trwają konsultacje ze związkami zawodowymi, nauczycielami, krótko mówiąc. Wpłynęła również odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zapytanie radnego Marka Sulimy w odpowiedzi na interpelację, którą wystosował na jednej z rad Rady Powiatu. Wpłynęło również pismo od ministra rolnictwa i rozwoju wsi z informacją do mnie, do Rady Powiatu, na ręce Mariusza Filipiuka w sprawie hodowli trzody chlewnej. Wpłynęło również pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały numer 26/166/2020 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z 28 września 2020 roku w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów dla sportowców oraz nagród za wyniki sportowe wyróżniające osiągnięcia działalności sportowej w części obejmującej paragraf 8 ustęp 1 punkt 5, paragraf 9 ustęp 1 punkt 3 oraz paragraf 11 ustęp 5 niniejszej uchwały. Wpłynęło również pismo pana burmistrza miasta Terespol Jacka Danieluka do zarządu powiatu, który zwrócił się z uprzejmą prośbą o sprzedaż udziałów w wysokości 1128 do 1912, które posiada powiat bialski w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1162/7 położonej przy ulicy Wojska Polskiego 88 w Terespolu. Wpłynęła również odpowiedź zarządu powiatu do pana wójta, do pana burmistrza Jacka Danieluka o wyrażenie zgody na zbycie udziału, ale już mniejszego, w wysokości udziału 1000/1912, to jest w części nieruchomości położonej w Terespolu z pewnych uwarunkowań, tylko w części, a nie na całą nieruchomość. I tyle z mojej strony. Jeszcze sprawdzę tutaj. Czy są jeszcze jakieś pytania do w sprawach bieżących? Nie wiem, starosta wyszedł. Nie. Szanowni radni, tak, myślę, że wsłuchując się w wasz głos i w to, co się dzieje teraz z epidemią COVID-19, jesteśmy tutaj, jak tu radny Tomkowicz na sesji wczorajszej słusznie podkreślił, że jesteśmy uzbrojeni, wyszkoleni, uzbrojeni w odpowiedni sprzęt, uzbrojeni w wyposażenie w ten sprzęt, mamy już wiedzę i myślę, że nie będzie przeciwwskazań, żeby zwołać sesję zdalną. Mam nadzieję, że nam to wszystko się uda i mam nadzieję, że sytuacja się do tej pory mimo wszystko poprawi. Skoro jest taka wola poszczególnych radnych, wolałbym, żeby radni wyrażali swoje opinie poprzez opinie klubów. Było wtedy prościej, bo tak z każdym jednym muszę z was dyskutować. Oczywiście decyzję podejmuję ja i ponoszę pełną odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje na sesji w sprawie bezpieczeństwa czy niebezpieczeństwa, ale wsłuchując się, mówię, wasze głosy. Do tego dojdzie na następnej sesji. Już panie starosto, tak jakby powiedzieć, ciągnąłem temat, żeby doczekać, aż pan wróci. Czy jeszcze pan starosta ma coś w sprawach bieżących, bo reszta radnych ani nikt z państwa gości nie wyraził chęci? Nie.
Szanowni Państwo, zamykam punkt 9, otwieram punkt 10. Zamykam 26. sesję Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Dziękuję wszystkim za udział i jeszcze raz życzę dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.